mówisz, witam Hucy, was, nie moi wiedziałem. drodzy, bardzo serdecznie w kolejnym materiale z gry Velaya, historia wojowniczki, modyfikacji do gry Gothic 2 Noc Kruka. Tak wygląda nasza postać, mamy poziom 25, tak wyglądają zadania. Niestety tutaj płytki z pancerza dla Matea i ekwipunek przeciwko orkom chyba się zbugowały, no i nie mogę za bardzo tego zrobić. Zobaczymy tutaj, co powie mi Lord André. Dobrze, że jesteś, a więc niestety nie mogę ci pani zaoferować zbyt wiele. Z drugiej strony korona nie może nie okazać ci wdzięczności. Na tej mapie oznaczone są granice twojej posiadłości. Jest to dolina na południe od właściciela ziemskiego. Wespół z wieżami i opuszczonymi kopalniami. Ma pani prawo do ścinania drzew i polowania oraz wzniesienia swojej posiadłości. Prowadzenie wydobycia z kopalni wymaga mojej zgody i opłacenia corocznych podatków. Na wypadek wojny jesteś pani zobowiązana do wystawienia przynajmniej 3 uzbrojonych mężów. Jakieś pytania? Jaki mam tytuł? Uroczyście, Velaya, baronowa górskich kresów. Z waszym pozwoleniem, mój lordzie. No i moi drodzy, w ten sposób właśnie w tym odcinku zaczynamy rozdział 3, kariera. Całkiem fajnie to wygląda, nie wiem co mam zrobić. Chyba muszę się po prostu udać do tej posiadłości, no bo jakby nic więcej mi tutaj nie zostało z Albrechtem, czy ja mogę porozmawiać? Pokaż mi tylko te zwoje, nic jakby więcej nie mam, więc moi drodzy, ja biegnę do tej posiadłości, gdyby się działo coś na drodze, no to ja wam to wszystko pokażę, tymczasem cięcie i do zobaczenia za chwilę. No to nie było długie cięcie, ponieważ z tego co zobaczyłem, no to tutaj musimy pogadać ze stolarzem. Więc też idziemy do Torbena i zobaczymy, co on ciekawego nam tutaj powie. Torbenie, hej mistrzu. Zajmujesz się stolarką, a czy będziesz potrafił zrobić meble dla całego domu? Chodzi ci o krzesła, stoły, skrzynie, półki i tym podobne? Przecież jestem stolarzem, czyż nie? Jesteś. No właśnie, więc z tego potrzebujesz. Zapraszam cię do siebie, moja posiadłość leży na południe od farmy Onara w górach. Obejrzysz teren i powiesz mi, czego dokładnie potrzebuję. Co ty na to? Powoli, powoli, nie mogę tak po prostu zostawić mojego zakładu. Ktoś musi go pilnować podczas mojej nieobecności. A po drugie, potrzebuję kogoś do pomocy. A po trzecie, czy mówiłaś coś o górach? Na pewno przydałoby ci się ze 2 ludzi do ochrony. Nie chcę zakończyć żywota jako pokarm dla pierwszej lepszej bestii. Możesz polecić mi jakichś robotników? Mój praktykant Elbrich niestety zniknął. Tak samo Monty, nie znam nikogo innego. Ale w dzielnicy portowej wojąca się kilku robotników, którzy odkąd ustała żegluga, nie mają nic do roboty. Czyli 2 pomocników, 2 strażników. Czy wtedy postawię się mój dom? Moment, jest jeszcze kwestia zapłaty. Rzeczy, które dla ciebie zrobię, sporo kosztują. Potrzebuję zaliczki, 500 sztuk złota. Poza tym w czasie pracy nie będę mógł zajmować się moim zakładem, natomiast siostrzenica Grita bardzo dużo wydaje na drogie ciuchy. Sam rozumiesz, że to wszystko kosztuje. Spokojnie, stać mnie na to. A jeszcze jedno, stąd do twojej posiadłości jest daleka droga. Sam nie zabiorę wszystkich moich narzędzi. Załatw więc 3 piły i młoty, 2 żuwaczki, topory oraz łuk kretoszczura. Trochę tego jest. No to moi drodzy, budowa domu. Pięknie, Torben się zgodził, ale postawił sporo warunków. Jego sklep musi być pilnowany podczas jego nieobecności. Poza tym potrzebuje 2 pomocników oraz 2 strażników na miejscu. Do tego drobną zaliczkę 500 sztuk złota plus dużo, dużo złota więcej. Nie mogę też zapominać o narzędziach, których Torben sam nie chce przywleć. 3 piły, 3 młoty, 2 żuwaczki, 2 topory i kretoszczura. Blokuje tylko jeszcze, żebym sama go tam zaniosła. Pomyślmy. Ochroną domu Torbena mogliby się zająć strażnicy miejscy. Robotników powinienem znaleźć w dzielnicy portowej przy tawernie Orla... lub przy tawernie Orlana i trzeba znaleźć jeszcze kogoś zaufanego do pilnowania na miejscu. Strażnicy, Pablo, czy ty coś wiesz? Hej strażniku, o! Czy w mieście jacyś są wolni uczciwi strażnicy? Potrzebuję kogoś, kto mógłby przez kilka dni mieć na oko jeden ze sklepów. Jasno, uczciwych ludzi takich jak ja znajdziesz przede wszystkim w straży. Rozumiem, czy w czasie swojej służby możesz szczególnie zwrócić uwagę na dom Torbena? Torben będzie poza miastem, a Grita zostanie sama? Tak sądzę. Sam nie wiem. 50 sztuk złota. Na drobne wydatki. Oczywiście, na drobne wydatki. Dzięki za twoje otwarte oczy. Bądź czujny. Pięknie, tutaj mamy. Strażnik Paul będzie czuwał nad domem Torbena, ale coś mi się wydaje, że bardziej niż 100 sztuk złota zainteresowała go blondu włosa siostrzenica Torbena Grita. Spoko, tylko ja dałem 50, więc dobra. Strażnicy miejscy, robotników z dzielnicy portowej lub tawerni Orlana. Cardiff może wiedzieć co nieco o strażnikach, więc tam bym poszedł i tam zaczął poszukiwania. Może on mi coś powie. Zobaczymy, czy nie. Cardiffie, Cardiffie, bądź pozdrowiony. Że o tym nie wiesz. Czy mogę coś zamówić? No to niewiele mi tego, niewiele mi da, więc potrzebuję przede wszystkim wolnych ludzi z imionami. Fenia raczej nie.
Meldor, pozdrawiam cię. Uważaj na swoje płuca. Też nie. Kurczę, trzeba się przejść i poszukać wolnych ludzi. Łatwiej by było dzięki temu na pewno ich tego zmusić, właściwie poprosić może o pilnowanie domu. Tutaj stali jacyś wolni. O jest, Teal. Hej ty. No silny Tealu, wszystko dobrze? Znowu chcesz mnie ośmieszyć? Spokojnie, doszłam do wniosku, że byłam dla ciebie trochę za szorstka. Chciałbyś dla mnie pracować? O super. Chcesz załatwić mi pracę? To byłoby cudownie, co to ma być? Będziesz pomagał stolarzowi Torbenowi w postawieniu mojego domu. Oczywiście nie za darmo. Wchodzę w to, nie wymagam wiele, potrzebuję pracy, bo inaczej padnie mi na głowę z tych nóżów. Odkąd przybyliśmy do miasta, całymi dniami stoję tu bezczynnie, więc daj mi tyle, ile uważasz za słuszne. Ma 150. Wystarczy. Moje pierwsze zasłużenie zarobione pieniądze. Na południe od Onara pnie się ścieżka w góry. Spotkajmy się w pobliżu chaty. Trzymaj się. No i Teal, okej. Okay. Teal ogarnia. Robotnik. Karl, znasz kogoś? Nie, on pomoże mi być silniejszą. No to nie. Rosji. Cześć Rosji. Uważaj na siebie. Też nie. Ty, Ignaz, masz coś ciekawego? Ważenia mikstur możesz mnie uczyć. A jakich mi uczysz? Szybkości i many. No to na razie nie potrzebuję. A pokaż mi swoje towary może. O tak, bo tam jeszcze brakuje mi łajna kretoszczura, ale ten tutaj nie ma nic takiego, ma tylko miksturę szybkości. No to nie, no to tutaj mi niewiele pomoże. Szukamy dalej. Teala mamy. Kto jeszcze tutaj stoi wolny i w ogóle nie chce pracować? Wydaje mi się, że tutaj może ona będzie znała kogoś. W dzielnicy portowej Edda. Daj mi tu talerz zupy rybnej, super, czyli tylko zupa rybna, mało mnie to interesuje. Brakuje mi wolnych ludzi. Moi drodzy, ja tutaj będę biegał i jeśli spotkam kogoś, kto tutaj będzie chętny do wykonania tego zadania, no to będzie po prostu... Moi drodzy, okazało się, że w porcie to chyba tylko Teal, natomiast tutaj mogę kilka osób znaleźć, już widzę Wilka. Wilku, potrzebuję twojej pomocy. Potrzebuję osoby, która zajęłaby się ochroną pracowników podczas domu. Znasz mnie, jestem dobry, ale drogi. Ile? 200 sztuk złota. 100 teraz, 150 na koniec. Może być tak. 100 teraz, 150 na koniec. Nie, żyjemy w niepokojnych czasach. Wolę 200 do ręki. No to dobra. No to 200 sztuk złota. Na południe do Nara pnie się ścieżka w góry. Spotkajmy się w pobliżu chaty. Trzymaj się. No i dobra, ten gotowy, jeszcze by się ktoś tutaj przydał. Bo oprócz Teala warto by było kogoś mieć. Ty, Angar. Cześć. Graniczyła z cudem, no to grubo. Pardos, hej ty. O, mam dla ciebie pracę. Potrzebuję pomocnika do budowy domu, oczywiście za przyzwoitą zapłatę. Jasne, jestem gotowy od zaraz, tylko ile wynosi przyzwoita zapłata? 100 sztuk złota? To wolę posiedzieć i wypić piwo. 150 sztuk złota? To dobra cena. Kiedy zaczynamy? Na południu od Narapnie się ścieżka w góry. Spotkajmy się w pobliżu chaty. Trzymaj się. No i dobra, ten sobie poszedł. Czyli jest kolejny. Tutaj są jeszcze myśliwi. Gun. Może ty byś chciał? Hej ty. Nie, ty byś nie chciał. Ale tutaj jeszcze jest ten. Dragomir. Siemano. Hej myśliwy. Do zobaczenia wkrótce. No to więcej nie. Kto tu jeszcze jest? Farmer. Ciągle to samo. Nie ma za wielu ich. Orlan, masz mi coś do powiedzenia? Zbroja, pokój, nie, no to do zobaczenia. To by było tyle, nie? I jak tam budowa domu? Pardos został pomocnikiem Torbena. Świetnie. Wilk jest drogi, ale dobry. Czy coś jeszcze? Chyba tyle, no to dobra, no to ja wracam do Torbena, tam się moi drodzy spotkamy i zobaczymy, co będzie miał ciekawego nam do powiedzenia. Dobrze moi drodzy, widzimy się znowu w mieście, ja wiem, że jeszcze brakuje mi jednego strażnika i tym strażnikiem powinien być Kavalorn, z tego co czytałem, ale jeszcze możemy się pomodlić do kapliczki Inosa, bo się nie modliliśmy dzisiaj, więc módlmy się i zobaczmy, co nam da. Dzisiaj manę mi zwiększył, no spoko, tej many już trochę mam. Wolałbym zręczność, bo dalej mi kilku postaci okraść nie mogę, bo mi tej zręczności brakuje. No, Kavalornie.
Dobra, czyli jak go nie ma tu, nie ma go tu, no to jedynym miejscem, gdzie Kawalord może być, no to jest oczywiście tutaj przed domem jednego z kupców. Wydaje mi się, że się tutaj musi... Tak, dokładnie. Musi rozmawiać tutaj dokładnie z tym jego mościem. Kawalord, hej myśliwy. Od tego z daleka. Szukam doświadczonego myśliwego do ochrony. Zainteresowany? Co dokładnie masz na myśli? Potrzebuję kogoś do ochrony płochliwego stolarza w czasie pracy w dziczy. Brzmi ciekawie. Mieszczuk w dziczy? Haha, zawsze to jakaś odmiana. Gdzie i kiedy? Na południe do Nara, pnie się ścieżka w góry. Spotkajmy się w pobliżu chaty. Możesz wyruszyć od razu. No i pięknie, czyli Kawalord ruszył, no to teraz tutaj powinien Torben bez problemu się zgodzić. Hej mistrzu. Wypełniłem twoje żądania. Dwóch pomocników i strażników, dozorca i 500 sztuk złota. Możesz zacząć budowę. Świetnie, nie ma jak klient, któremu zależy. Powiedz mi jeszcze, gdzie mam go zbudować? Na południe do Nara pnie się ścieżka w góry. Spotkajmy się w pobliżu chaty. Wszystko jasne, tam omówimy pozostałe szczegóły. Nie zapomnij zabrać narzędzi. No i pięknie, Torben rusza, więc moi drodzy, ja ruszam z nim i zobaczymy się już w okolicach tego domu. Tak wygląda magia, dzięki teleportacji ja jestem już tutaj w okolicach tej wieży. Zobaczymy, jak tam praca wre. Moje statystyki się niewiele zmieniły, zadania ciągniemy jak najszybciej, żeby jak najwięcej ich wykonać w tym odcinku. Też już tak naprawdę tą modyfikację dosyć długo ciągniemy, więc nie chciałbym po prostu zbyt przedłużać tego. Jest i Kawalorn, siemanko myśliwy, super, fajnie, że mam swoją posiadłość, bardzo mnie to cieszy. Tutaj jest ok, mamy i Tila, mamy Wilka, mamy Pardosa, gdzie jest Torben? Torben, jest i Torben. Zobaczymy, co nam ma do powiedzenia. Torbenie, hej mistrzu. Co słychać? Da się coś z tym zrobić? Wszystko zależy od tego, czy masz narzędzia. No mam narzędzia. Widzę, że już dotarłeś. Tak, a czy masz narzędzia? Oto one. Pięknie, mam nadzieję, że nie umęczyłeś się bardzo wlokąc to żelastwo pod górę. Nie ma o czym mówić. Co teraz powiesz? Da się coś z tym zrobić? To będzie piękna chatka, ale niestety nie rozwinę na niej mojego kunsztu. W każdym razie zrobię co w mojej mocy. Czy zastanawiałeś się, jakie sprzęty chcesz mieć w środku? Wszystko! Na pewno wygodne łóżko, ładny kominek, kilka szafek. Nie to miałem na myśli. To standardowe wyposażenie. Chodziło mi o specjalne sprzęty, tak jak na przykład stół alchemiczny. Co do specjalnych sprzętów, pomyślałem, jakie sprzęty chcesz mieć. Wszystko chcę mieć. Na pewno stół runiczny chcę mieć. Oczywiście, niedawno zrobiłem jeden dla Miksira, jednak ciężko jest załatwić odpowiednie materiały. Dlatego kosztuje to 400 sztuk złota, to wszystko? No nie, stół alchemiczny też chcę mieć. I stół alchemiczny, pewnie, że mi się przyda. Dobrze, to będzie ci kosztować jedynie 200 sztuk złota. Jeszcze coś? Jeszcze pomyślę. Nie, moment, co anulowane? Nie no, to na pewno chcę mieć. To też chcę mieć. Więcej już nie potrzebuję. Dobrze, możemy zacząć od razu. Oczywiście, jeśli masz dość złota. Nie zapominaj, że teraz jestem szlachcianką. Oto zapłata. W porządku, przyjdź jutro. Myślę, że wszystko będzie już gotowe. Trzymaj się. No i pięknie. Torben domy buduje. Til, coś tutaj mamy do pogadania? Hej ty. Nie, właściwie wszystko. Teraz to tylko czekać po prostu, aż wszystko zostanie tutaj pobudowane. Ej, moment. Grimeska Evofert? Geppert, co tu się dzieje? Hej ty. Będzie bardzo prosto, oczywiście tego okradniemy i zaraz pogadamy, może z innymi też mogę okraść, co tu robicie na górze. Jestem Fed, kopacz rudy, Grimes miał nosa przychodząc tu, pomóż z nim. Kradzież mieszkanie dość prosta, oczywiście kradnę. To jeszcze z Geppertem pogadam. Kim jesteście, co robicie na mojej ziemi? Jestem Geppert, nie wiedziałem, że twoja ziemia, ale pomóż z Grimesem, on mnie namówił, żeby tu przyjść. Oczywiście, że pomówię z Grimesem, ale Kerwo, jeszcze ty. No ja chcę ty okraść wszystkich, no jak jest możliwość? No to jak najbardziej, kradzie się mieszka dziecinnie łatwa, oczywiście kradniemy, 650 expa, zawsze fajnie jak wpadnie. Grimes, cześć. Bardzo ryzykowna, może zapiszę, ale to nie jest napisane, że jest graniczy z cudem, więc jest szansa duża, że to się uda. Proszę bardzo, i skórzany mieszek. Jestem Velaya, ta ziemia należy do mnie. Kim jesteście, co tutaj robicie? Nie tak gwałtownie, piękna pani. Mam na imię Grimes, a to są moi towarzysze Kerbo, Fett i Geppert. Jesteśmy kopaczami i szukamy nowego złoża rudy. Zatem byliście w górnicie kolonii. Zgadza się, ja i Kerbo byliśmy kopaczami w starym obozie, a Geppert i Fett wydobywali ten kruszec dla magów wody. To nie było proste zajęcie, wierz mi. Codzienne bójki ze strażnikami, najazd na wolną kopalnię, a jednak przetrwaliśmy to. W upadku bariery schwytali nas paladyni i przydzieli do kilku mniejszych kopalni, a więc niewiele się zmieniło w naszym życiu. Dopiero potem zaczęło się pojawiać mnóstwo dzikich bestii, orkowie, zębacze, dwunożne jaszczurki, ale także to przeżyliśmy. Prawdziwego kopacza licho nie weźmie.
Świetnie, jak uciekliście z Górniczej Doliny? Nie było takie trudne. Któregoś dnia pojawił się pewien odważny, silny człowiek, który bez większego trudu wybił wszystkie te bestie. Bezimienny. Dzięki temu w miarę bezpiecznie można było się dostać do przełęcza. Z przełęczy mieliśmy już tylko krok do miarę spokojnych lasów Korinlis. Przez długi czas włóczyliśmy się polując i żywiąc się leśnymi owocami, ale powiem ci jedno, nic tak nie łączy ludzi jak wspólny pobyt w Górniczej Dolinie. No i świetnie, co was tu sprowadza? To może ci powiedzieć każdy doświadczony kopacz, który rudę wyczuwa na kilometr. Ona jest niedaleko, musi być w tej górze. Grimes, powiedziałem sobie, to jest twoja szansa na wzbogacenie się pod koniec życia. Moich przyjaciół nie było trudno do tego pomysłu przekonać. Świetnie. Myślałem, że ta kopalnia jest wyeksploatowana. Skąd masz pewność, że można tam znaleźć rudę? Kto się zna na tym, potrafi poznać po odpowiednich znakach. Ułożenie skał, ich kolor, zapach, smak. A przede wszystkim dowiedziałem się o tej kopalni jeszcze będąc w kolonii karnej. Niegdyś należała do człowieka imieniem Larius. Ale nie mam pojęcia, dlaczego zrezygnował z wydobycia z niej rudy. Dlaczego nie zaczęliście jeszcze poszukiwać rudy? Jedną z nieprzyjemnych rzeczy w kopalniach są pełzacze. Cały czas się zastanawiamy, jak rozwiązać ten problem. Sami nie jesteśmy pewni, czy damy radę, ale nie chcemy angażować kolejnych ludzi, rozumiesz? Co jest z tyłu kopalni? Być może tak, że jest tam ruda, bądź jakiś dawny skład towarów lub coś takiego. Wejście w każdym razie zamknięte. Poza tym ludzie odpowiadali, że tu straszy, więc nikt nie odważył się tam mieszkować. Podobno też ktoś widział szkielety. Świetnie. Kopalnia jak i ziemia należy do mnie, ale masz rację, Górnicza Dolina łączyła ludzi także w dobrym miejscu. Byłam tam również i ja i znałam was, kopaczy, ludzi, którzy z powodu ukradzionego kawałka chleba zostali zrzuceni za barierę. Jeśli chcecie, możecie pracować dla mnie i dla siebie w kopalni. Jeśli dobrze zapłacisz, to na pewno będziemy pracować. Czy sama chcesz kierować pracami? Lepiej zatrudnić jakiegoś zarządcę. No ja bym zatrudnił ciebie, zarządcę? To może i dobry pomysł. Grzebanie tylko w papierach nie należy do moich ulubionych zajęć. Tylko kto mógłby się na tym znać? Zanim zatrudnisz rządcę, musisz uzyskać pozwolenie władz królestwa. A kto mógłby kierować pracami, tego nie wiem. Jednak jeśli nie chcesz poświęcać na to dużo cennego czasu, lepiej znajdź kogoś takiego. Zobaczę, co da się zrobić. Chwilowo możecie się tu urządzić. Do zobaczenia. Dużo tekstu czytanego. Stara kopalnia. Świetnie. Potrzebuję jeszcze zezwolenia korony. A gdybym sprawdził, miałam uciążliwej pracy, znalazła zarządcę, więc świetnie. No, ale te dwa zadania to mnie niepokoją. Dobrze, czyli my się udajemy do miasta. No i zobaczymy się w górnym mieście. Coś jest nie tak. Moi drodzy, ja się udałem do gospody. Dlaczego, że coś zakłóca strukturę magii, więc coś się dzieje w mieście. My tam pędzimy, ja zobaczę się z wami dosłownie przed ich bramami. Przed bramami właściwie miasta. No i powiedzmy, że jesteśmy przed bramami miasta, no bo ja tutaj widzę po prostu zagrożenie, czyli się pojawiły potwory. Nie są jakoś mega wymagające, natomiast pokazuję wam od razu, że można je tutaj wybić i skąd mi się bierze exp, nie? Tak, nie pokazałem wam, ale też jabłko kupiłem jedno od Torbena. Może nie widzieliście, ale tak było. Czarny wilk, wow, czarne wilki, coś nowego. Natomiast zgarniamy je. Też będę musiał się przejść po mapie w takim razie, skoro się bestie pojawiły. I zobaczyć, co tam się dzieje. Dobra, widzę, że coś tutaj się dzieje, jesteśmy przy mieście. Mika, masz dla mnie jakieś informacje? Witaj, mężny strażniku. Wszystko pod kontrolą? Tak, jak zawsze. Mi się wydaje, że coś jednak nie jest pod kontrolą. O, stój, nie ruszaj się. Co jest, chłopcy? Szarlotka poszła? Nie pieprz, szef chce cię widzieć. Czego chce zatem Wulfgar? A szefem w tym przypadku jest Lord Andrej. I czego on chciał? Nie mam pojęcia, po prostu idź do niego. No, spoko, no to do szybko lecimy. Regis, widzę, że tutaj coś się naprawdę niedobrego musi dziać, skoro chce mnie szef. Ojej, co tu? I nie mam maga, Miksira? Szaleniec. Szaleniec się pojawił, w mieście się pojawił, biegał za mną całą grę, a teraz się pojawił w mieście. Naprawdę robi się, moi drodzy, ciekawie, natomiast cały czas jakby nie znikają te zadania z ekwipunku. No to szkoda, no kurde, psują mi. Nie, jeśli wiecie, jak to usunąć, czy może coś złego zrobiłem, no to dajcie mi znać w komentarzach. Ja będę bardzo wdzięczny. A też uporządkuję sobie po prostu ekwipunek, znaczy dziennik z zadaniami. Lordzie Andre, chciałaś mnie widzieć. Tak. Chcecie prosić o pozwolenie na rozpoczęcie wydobycia w kopalni, która znajduje się na terenie mojej posiadłości. Z tego co wiem, w tej części wyspy nie ma żadnych złóż rudy. Odkrywca tej kopalni zapewnia mi, że znajduje się tam wiele rudy. Jednak dlaczego wydobycie zostało zaniechane przez dawnego właściciela Lariusa, tego nie wiem. Larius? Gubernator Larius? To interesujące. W każdym razie niniejszym otrzymujesz pozwolenie kolana na zajęcie kopalni. Oczywiście prześlij do mnie swego zarządcę, przedstawię mu szczegółowo warunki oddania części wydobytej rudy. Jeszcze jakieś pytania? Możesz mi polecić kogoś na zarządcę? Nie macie jeszcze żadnego zarządcy? Zapytaj się sędziego lub innego wysoko postawionego urzędnika, który skrupulatnie wypełnia swoje obowiązki. Dobrze, zapytam.
No i jeszcze tak. Powinnam się u was zameldować, milordzie. Dobrze, że jesteście tu, baronowo. Miasto ma problem. Przed miastem został dostrzeżony statek. Ma wszystkie sygnały, którymi próbowano się porozumieć z załogą. Nie nastąpiła żadna reakcja. Nie wiemy jeszcze nawet, czy załoga w ogóle jest. Rybak popłynął tam, jednak nie powrócił. Krótko mówiąc, dowiedz się, co jest nie tak z tym statkiem. Oczywiście. Jeszcze jedno. Idźcie wcześniej koniecznie do maga lub alchemika, który powinien dać wam coś przeciwko arabskiej ospie, która od niedawna szaleje w dzielnicy portowej. Ach, i nie chciałbym nikogo niepokoić, kiedy będziecie wchodzić i wychodzić z dzielnicy portowej. Poszukajcie sobie nierzucającej się w oczy drogi i nie dajcie się zastrzelić straży. Z waszym pozwoleniem, lordzie. No, to grubo się dzieje. Ty, Albrecht, masz coś do powiedzenia? Nie, tylko ty o zwojach byś gadał. Sędzia, tutaj powinien być. No bo ja nie wiem, kogo wziąć na zarządcę moich ziem. Sędzia, dzień dobry. Szukam skryby. Zatem szukajcie gdzie indziej, baronowo. Dużo mi to dało. Larius, gubernatorze, do zobaczenia wkrótce. No to ja nie wiem, kogo mam zapytać. Urbena, super, stara kopalnia. O mojego zarządca by mieć warunki wydobycia. No ale kto może być zarządcą? No nie wiem, dobra, tego maga jeszcze by trzeba było ogarnąć. No bo to mi zostało. Maga. Myxir jest magiem, albo magiem jest ten gościu w szacie ognia. To też może być mag, nie? Dobra, ty, Gerbrand, może znasz jakiegoś gościa? Nie, nie znasz, ty to w ogóle jesteś niezainteresowany niczym. Masz swoją chatę od Diega i się cieszysz, tak? Świetnie wiedzieć. Dobra, magowie, tutaj by było dwóch magów. Ej, bo tutaj nie ma maga, jest tylko szaleniec. Gdzie jest mag? Będzie jeszcze. No nie. Statek widmo. Nie wydaje mi się, aby Mixi tam był. Może powinnam poprosić innego maga jakoś ochronę przed ospą. Świetnie. Środek przeciwko ospie. Super. No to inny mag to ten tutaj jest, nie? Ten w czerwonej szacie tym razem. No magu, Daronie. Co tutaj? Moje wyrazy szacunku, magu? Czy masz coś przeciwko ospie? Lord Andreach, tak, teraz moja córko, musisz wiedzieć, że istota ospy nie jest dobrze zbadana. Jedyne, co mogę ci dać, to jest zwój, który zamyka cię w ochronnej powłoce. Zapewne będziesz tam dość długo lub będziesz potrzebować nawet wielokrotnie w porcie. Będę musiał sporządzić z tego zwoju runę. Wróć jutro, wtedy powinien mieć już wytworzoną. Ach, i nie zapomnij o darze dla jego kościoła. Nie wierzę w to. Cudownie, muszę iść. Dobra, jeszcze ten może mnie tutaj przyszłość może przepowiedzieć, a Buin. Bądź pozdrowiony, przepowiedz mi przyszłość. Świetnie, chyba da radę. Bogowie nie pozwalają. Nie pozwalają? Dawaj, będziesz zachwycona towarem. Super, ale no kurde, jak to nie pozwalają? Naprawdę nie pozwalają? No nie wierzę. Erol, siema. O, co masz w ofercie? Masz jabłko. Świetnie, cudownie. Amulet siły żelaznej, to nie potrzebuję akurat. Ale tutaj mi, mam dla ciebie ciekawą propozycję. Szukam kogoś do prac piśmienniczych. Czy mam dla ciebie napisać jakiś list, a może chcesz się nauczyć pisać? Chodzi mi o pisanie wykazów, rachunków i tym podobnych. List dla potrzeby mojej posiadłości. Czyżbym miał coś za uszami? Mówiłaś coś o jakiejś posiadłości? A jakże, przecież jestem właścicielką dóbr ziemskich. To niezwykłe, w jaki sposób tegoś dokonała? Za zasługi wobec korony kościoła Inosa został mi nadany tytuł szlachecki. Naprawdę? Ho ho, prawdziwa szlachcianka, gratuluję. Świetnie. No to lecimy po kolei. Czy może także negocjować? Otwieram kopalnię rudy, a Lord Andres chce naznaczyć mi daninę. Interesujące, jedyna kopalnia rudy w tej części wyspy, w której można jeszcze wyprowadzić wydobycie rudy, to dawna kopalnia Lariusa, więc to jest twoja własność. A czy potrafię negocjować się targować, moja mała? Jestem kupcem, to mówi samo za siebie. Świetnie, a czym zajmowałeś się jako kupiec? Wieloma sprawami, między innymi negocjowałem myta przy wjeździe do miasta, czyli podatku, a następnie musiałem się targować o dobre ceny. Jestem dobry w obydwu rzeczach. Więc chcesz być moim zarządcą? Oczywiście, że to wspaniała propozycja, nie potrzebuję się zbyt wiele zastanawiać, jestem do twoich usług. A o moim wynagrodzeniu pomówimy później, co mam zrobić na początek? Dzięki, Erol, najpierw udaj się do Lorda Andrei i zapewnij nam korzystny udział w kopalni. Tak, to jest najważniejsze. Świetnie, graniczyła z cudem, no to jeszcze poczekamy. Baltram, co masz w ofercie? Pokaż mi swoje towary. Masz jabłka dwa, to zgarniamy oczywiście. Winogrona nie potrzebuję, dobra. Jeśli ktoś ma jeszcze jabłka, no to oczywiście cię zgarnę, no bo to mi daje po prostu siłę. Pozdrawiam się, mistrzu, pokaż mi swoje towary. Ten ma eliksir ducha, no to oczywiście 1500 kupuję. Drogo, ale trzeba. Amulet oświecenia jest całkiem niezły, muszę się zastanowić, czy tego nie kupić. Ma parę fajnych zwojów, ale na razie nie potrzebuje. Świetny interes od Zuricha.
Super, tutaj jest, proszę bardzo, Hakon. Co on... Co jeszcze, pozdrawiam się handlarzu, co on ma? Pohandlujmy, wszystko do następnego dnia muszę czekać. Pas straży, skórzany pas, pasz obrony. Ze zbroją strażnika, a ten ze skórzaną zbroją. Ale świetnie, miałem jeszcze lepszą zbroję. I w tej chwili chyba nie ma nic takiego, co by mogło się z nią równać, więc no niestety nie skorzystam. Jora, coś ty masz tutaj ciekawego? Pokaż mi swoje towary. Masz ciemny grzyb, zgarniam, no bo oczywiście potrzebuję węgiel, młotek, wichrę to szczura, nie potrzebuję ognista pokrzywa, ziele leśnicze, nie. Katowski po, no to też nie, tutaj masz biały rum, groch prawdziwego marynarza, wygląda groźnie, efekty nieznane, bardzo mi się uboczne. Nie wiem co to jest, ale zgarnę 3. Bo czemu by nie? Tak, ciemne grzyby są jak najbardziej w porządku, może też jakąś miksturkę mi Konstantino tutaj wytworzy Sara. Pokaż mi co tu masz, pokaż mi swoje towary, wybierz coś sobie. Masz pierścień życia, nie potrzebuję, bo ja używam raczej pierścień i Cordeas. Dwuręczna, jednoręczna, młot wojenny, który zadaje 120 obrażeń. Wydaje mi się, że to co mam teraz aktualnie zadaje ich więcej, 140 zdecydowanie. Tak wyglądają statystyki moje na chwilę obecną. Musimy chyba zainwestować w broń jednoręczną. Statek Widmo, dobrze, czyli muszę poczekać do jutra. Stara kopalnia, świetnie, Erol będzie pertraktował. Budowa domu też do jutra, ekwipunek to mam, Larius. Czy nie tutaj odkryłem kapliczki Beliara? Właśnie, coś się tutaj dzieje ciekawego. Płytki z pancerza przekazałem, bo to chcę wiedzieć. No to moi drodzy, aktualnie chyba muszę zakończyć ten odcinek, bo jakby stoimy w miejscu, nic się tutaj więcej nie dzieje, nikt nie chce ze mną więcej gadać. A, możemy pójść jeszcze do dwóch tutaj kupców, zaczął się rozdział trzeci, no to może coś mają ciekawego, właściwie trzech, jeszcze tutaj do karczmarza, może mają coś ciekawego, to bym kupił, jeśli nie mają, no to po prostu na tym zakończymy odcinek, bo i tak się będę musiał przespać do rana, nie, to jest zwykłe piwo, mają szynkę, ten, nie ma nic, co by dawało jakieś bonusy. Konstantino może jeszcze mieć coś ciekawego, nie? I moi drodzy, nie wiem czy, ale wydaje mi się, że będę się chciał przejść po wyspie, ale to już wam tego nie pokażę. O, jest, proszę, eliksir siły, no to oczywiście kupuję. Ziele leczni... O, no i są ciemne grzyby, proszę bardzo, co zgarniamy wszystkie. Mięso kopacza, zębate ziele bagienne, ziele roślina, goblinie jagody. 200 wiązów, ale z hajsu się już tutaj... praktycznie wyniszczyłem rogi cieniostwora, menzurki, siarka, nie no. Zaraz użyjemy te miksturki, to będziemy silniejsi dużo. Czy ten jeszcze coś ma? Ale też... Szejkowalu, pokaż mi swoje towary. Ma jabłka, no to jabłka zgarniam. Mam magiczną rudę, to jej nie potrzebuję. Z dobrych mieczy nie ma żadnego, który byłby mocniejszy od mojego. Więc też tego nie potrzebuję. Dzięki stary, no faktycznie tutaj stoi straż i pilnuje. Jak widzicie, więc trzeba będzie znaleźć inne miejsce, żeby się dostać do miasta. Jeszcze jest dwóch tutaj handlarzy. Jak widzicie, warto było z nimi pochodzić, no bo dzięki temu zgarnąłem kilka fajnych rzeczy. Ten ma co? Pas zręczności, umiejętności, skórzany pas ze skórzaną zbroją. Zręczności jest fajny i pierścień zręczności. To też by było spoko. Smoczy łuk ma. 160 obrażeń zadaje przy 160... O właśnie! Czy ja nie mogę mieć lepszego jeszcze łuku? Jaki ja mam w ogóle łuk? Ja mam w tej chwili łuk kompozytowy mogę nosić, a noszę łuk arabski 130. Mogę jeszcze lepszy mieć, natomiast to kosztuje z hajs. Ja hajsu za wiele nie mam, więc na razie podziękuję. Rupert, pokaż co masz na sprzedaż. Pewnie tylko spójrz, nie masz nic co by mnie interesowało. Jeszcze jest jeden handlarz w tym mieście. No i zobaczymy co on ma do zaoferowania. Mateo, przez ciebie mam zadanie w dzienniku nieukończone, ale nie tylko przez ciebie, więc się aż tak bardzo nie gniewam. Saletra też nie ma nic ciekawego. Dziękuję bardzo. No i moi drodzy, te bonusy wykorzystamy, bo jak i tak muszę wykorzystać, to bym wolał wykorzystać 760 sztuk złota. Dobra, tak wygląda moja postać. 44 siły, 170 zręczności, 56 many, punkty trafień 403. Wykorzystujemy eliksir ducha, maksymalna mana plus 10, eliksir siły plus 5. I to nie jest... Jest dość użyteczny, ale nie wiem jakie tutaj mogło być. Dobra, i 18 jabłek dalej mi brakuje, więc też to sobie zostawię. 24, chyba zaraz będę mógł wykonać kolejny eliksir. Jak widzicie, pasy niewiele mi dają. Tutaj tak wyglądają moje czary. Bloki dwuręczne, chyba zaraz je przeczytam, czy może w następnym odcinku. No i tyle, jeśli chodzi o moją postać, tak wygląda Velaya. 49 siły, 170 zręczności, 36 many, 403 punkty życia.
Nauczymy się chyba broni jednoręcznej. W przyszłym odcinku ruszymy zadania budowa domu, stara kopalnia, statek widmo. Ja się tylko prześpię do następnego dnia. Dzięki za dzisiaj, mam nadzieję, że materiał wam się podobał. Jeśli tak, pamiętajcie, skomentujcie, dajcie mi jakieś wskazówki tutaj do rozgrywki. Łapka w górę, no i sub, jeśli tego jeszcze nie robicie. Trzymajcie się, cześć!